osiedlu Pol, bloku przy ulicy Raszyńskiej 39 w Poznaniu. Czy mi się wydaje, czy ma falofil? Raczej jakoś wątpię. Bo jakoś fajnie ruszyła. To jest to widlo z Iwany, a to się przeżyje. Dziesiąty piętro. Jest za zajebisty dzwonek. Ej, patrz, jest dziura w drzwiach szybowych. Mała. Dziela. No. Coś z trości mi nie chce złapać. Mogę wziąć aparatę, mam tylko kartę dla mnie na pikseli tam. Od rodziców, wiesz? Pies. Bardziej. Idziemy z rębami osiedlowymi przy ulicy Jugosłowiańskiej 50B w Poznaniu. Całkiem przyjemnie się jedzie. Jak na słoń dobrze. Są modernizacje. Ej, w stop walimy. Tylko z logiem slajdu jest, nie? A ładnie, nie wiem, wędnę. No dobrze, jeździ tylko nie raz szybko zawadzi odlegię. Jedziemy windami Słajd, bloku przy ulicy Jugosłowiańskiej 48. Boże, ta kamina zaraz się rozleci. No.
kurwa. Jeżeli są jeszcze oryginalne od Zręba starego. Od licencji bodajże. Jezu, ale jedły. Jaka szparka to jest? Jedą klienty kawinowe. Pięknie sfasowane. Ej, bo ty w ogóle jest w plastale, coś tam jest skrzywą w drzwiach, nie? No. Co się dziwić? No w nie najlepszym stanie są te windy. Powiem szczerze. Jedziemy windami Slide przy ulicy Jugosłowiańskiej 48. Klatka B. Dokładnie. Są w lepszym stanie niż w pierwszej klatce. Już to widać. Niestety falownik. Ale drzwi są jeszcze oryginalne. Od Zręba. Złamy sobie tę windę. Na parter. Uwielbiam ten gong.
z orzechów na winę. Co widzę, to mi się bardzo zmieni w Warszawie. Takie uniwersalne. Jeździ dobrze, nawet. Ej, w drzwiach od maszynowni jest walka ze zlęba. Po modernizacji chyba. Jest zawsze coś. Jest was OID, nie? Nie. Widać, że są przyciski otwierania i zamykania drzwi wewnętrznych. Których nie ma. I to chyba są te pierwsze osiedlówki, bo prosto padły ściany, nie? No słuchaj, tak po prostu kabinę zrobił. Idziemy kolejnym zrębem osiedlowym bloku przy ulicy Keplera w Poznaniu. Full oryginał. Ale jakie dobre osiedlenie. No. Jak na zlęba. Sprawdzimy, czy nikogo nie ma. Widać się całą panoramę Poznania w klapie. Słyszymy, że winda jedzie. Tutaj też chyba jest rocha od osiedlówki, czy od maszynowni. To dobrze. A tu jest mod Florida. Nie wiadomo, czy to jest mod, czy odginał tym samym.
kaweczka. Jaka ładna kabina. Naprawdę. Jak coś, to słowa idę na zestalowaniu, że z lęby zmodernizowane słowa. A żarówki mają właśnie takie kabiny najczęściej. No. Idziemy teraz liftami. W bloku przy Babi Mojskiej 1. O, a to już sobie nie zasypuję. Bo inna, pewnie lepsza firma, nie? Bodajże firma Winda. Inna konstrukcja legla już jest. Zobacz. No. I kontakt do drzwi jeszcze w innym miejscu. Jeszcze zrobię fotkę. Tle widoki na osiedle Kopernika i na hotel Gromada. Sama klatka schodowa bardzo ładnie wyponowana. Blok 8 pięter. Lekko przewalona żarówka, bo niektóre części cyfer nie widać. A nieźle, ładnie nawet pracuje. Lepsze to niż jakaś winda Warszawa czy Słajd. Czego się spodziewać? Przecież jest zlem po przejęciu przez Translift, nie? Jedziemy windami konę. Bloku przy ulicy Grunwaldzkiej. Nie dla snoflowym zezwoleniem, bo działają w grupie mimo oddzielnych przycisków. No.
Odzir 1000 kilo, a tam ta 630. Ale jest zapierniczo, nie? Ładnie jeździ. Słuchaj, gdzie się spodziewam kogo? Jedziemy windami z White. Bloku przy ulicy Grunwaldzkiej 104. Budynek sześciopiętrowy. O, tutaj nie miałem problemu z drugą, tak jak na... Tak jak w innym bloku przy Grunwaldzkiej. Nie? To ma standardowy udźwig. Tak, 500 kg lub 6 osób. Ładnie pracujemy nad Suwajdę. Jedziemy windami przy ulicy Olszynka 6 w Poznaniu.
jeszcze oryginalna zudowska kaseta. Ale instrukcja już od slajdu, ale też ma swoje lata, widać. Może jeszcze na piąte. Szóste wybrałeś. Możemy piąte i tak, nie? To idziemy na szóste? Ale stan oryginalny. Pomyśleć, czy kiedyś te windy były codziennością. Jeszcze nawet alarm działa? Ale... słabo. Zawsze coś.